Dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji. Zanim jednak przejdziemy do omawiania kolejnego tematu, chciałabym zacząć od krótkiego cytatu. Zastanówcie się, czy gdzieś już te słowa słyszeliście. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Znany tekst? Znany. No właśnie, jest to fragment polskiego hymnu narodowego. Jego tekst powstał w pierwszych latach po rozbiorach Polski, o których mówiliśmy sobie na ostatnich zajęciach, miał on przede wszystkim podtrzymywać nadzieję, ducha walki, walki o odzyskanie niepodległości. I właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o sytuacji Polaków w okresie rozbiorów. Zastanowimy się, jak to się stało, że udało się im przetrwać 123 lata niewoli. Także zapraszam Was na kolejną lekcję. Zanim sobie omówimy dokładnie dzieje tych 123 lat niewoli, przypomnijmy sobie szybciutko, o czym była mowa ostatnio. Ostatnio omawialiśmy przyczyny upadku Rzeczpospolitej. Zastanawialiśmy się, jak to się stało, że państwo polskie, Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy. Przypominam, że był to proces, który trwał dłużej niż na przykład jeden rok. Rozbiory trwały od 1772 roku, to był pierwszy rozbiór, a cały ten proces rozpadu Rzeczypospolitej zakończył się w roku 1795. Stopniowo nasi sąsiedzi, Austria, Rosja oraz Prusy, odbierali Rzeczypospolitej fragmenty terytoriów, aż w roku 1795 zabrano nam wszystkie terytoria. Ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski, podpisał abdykację i w ten sposób Polska zniknęła z mapy Europy. No dobrze, ale co działo się dalej? W pierwszych latach po utracie niepodległości, po ostatnim rozbiorze, w wyniku różnych zawirowań na arenie polityki europejskiej pojawiła się pewna szansa na walkę o niepodległość. Musicie wiedzieć, że pod koniec wieku XIX we Francji doszło do tak zwanej Wielkiej Rewolucji Francuskiej, w wyniku której obalono we Francji monarchię. Zaczęło się okres intensywnych przemian politycznych, ale także konfliktów europejskich. Kilka lat po tej przemianie, po rewolucji francuskiej, doszło do wojny pomiędzy Francją a kilkoma europejskimi państwami. Między innymi w tej koalicji antyfrancuskiej znaleźli się zaborcy Polski, na przykład Austria. Jednym z najważniejszych przedstawicieli tego okresu rewolucyjnej Francji, osoba, która znacząco też przyczyniła się do sukcesów Francji później w podbijaniu, w pokonywaniu przeciwników europejskich oraz podbijaniu kolejnych terytoriów, był generał Napoleon Bonaparte, wybitny dowódca wojskowy. Z czasem zyskał tak dużą sławę, poważanie we Francji, że udało mu się w wyniku przewrotu politycznego dojść do władzy i ostatecznie koronował się na cesarza, uwaga, Francuzów, co miało podkreślać jego to, że rządzi on z woli ludu, a nie z woli na przykład Boga. Więc tenże Napoleon, który rządził Francją, a jak już wspomniałam wcześniej, Francja wówczas była skonfliktowana między innymi z naszymi zaborcami, stał się taką nadzieją, taką szansą dla Polaków, którzy uważali, że może uda się w jakiś sposób odzyskać tę niepodległość, zwrócić uwagę Napoleona, Francji na sprawę polską i wspólnie walcząc chociażby z Austrią, podjąć próbę odzyskania niepodległości. Stąd pierwszy projekt walki u boku Napoleona pojawił się już w roku 1797, kiedy u boku właśnie armii napoleońskiej walczącej wówczas we Włoszech powstały Legiony Polskie, zwane w historiografii Legionami Polskimi we Włoszech pod dowództwem generała Jana Henryka
Dąbrowskiego. Z tego okresu pochodzi polski hymn, właśnie którego oryginalny tytuł brzmiał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, znany nam również jako Mazurek Dąbrowskiego, od dowódcy Legionów Polskich we Włoszech, generała Dąbrowskiego. W wyniku wojen napoleońskich udało się w roku 1807 wywalczyć przywrócenie takiej namiastki państwa polskiego. Nie było w tym kraju nazwy Polska, niemniej jednak u władzy znaleźli się tam Polacy. Mowa tutaj oczywiście o Księstwie Warszawskim. Księstwo Warszawskie powstało w wyniku działań Napoleona po pokonaniu Prus Rosji w roku 1807. Państwo to było oczywiście naturalnym sojusznikiem Francji, sojusznikiem Napoleona i również Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję. Niemniej jednak uznajemy, że ten, co prawda krótki okres, ale jednak był takim momentem przywrócenia na chwilę polskiej państwowości. Niestety Księstwo Warszawskie bardzo szybko przestało istnieć, zostało zlikwidowane ze względu na upadek Napoleona. Początkiem końca Napoleona była tak zwana kampania moskiewska, przegrana przez Napoleona. W wyniku tego konfliktu Napoleon został obalony, we Francji przywrócono monarchię, natomiast państwa koalicji antynapoleońskiej, w tym Prusy, Austria i Rosja, czyli nasi zaborcy, musieli podjąć jakąś decyzję, co zrobić dalej z ziemiami polskimi. W związku z tym zwołano specjalny kongres, czyli taki rodzaj obrad najważniejszych monarchów, najważniejszych polityków europejskich, którego jedna z ważniejszych decyzji było ustalenie nowych granic w Europie po okresie napoleońskim. Jeżeli chodzi o ziemie polskie po kongresie wiedeńskim, to ku zaskoczeniu Polaków nie przywrócono tego stanu jeszcze przed okresu napoleońskiego, czyli nie było tak, że znowu Polska przestała zupełnie istnieć na mapach Europy. Natomiast wprowadzono tutaj nowy, dość interesujący podział. Przyjrzyjmy się mapie Europy po roku 1815, a konkretnie ziemią Polski. Możemy tutaj zobaczyć, że w ramach zaboru rosyjskiego utworzone zostało Królestwo Polskie, co może być dla Was pewnie dużym zaskoczeniem. No jak to? Jakieś państwo, które ma w nazwie Polska, przecież już Polska miała się nie pojawić na mapie. A tutaj taka niespodzianka. Królestwo Polskie formalnie było państwem o szerokiej autonomii, posiadającym własne władze, konstytucję, która to przynajmniej teoretycznie zapewniała szereg wolności obywatelom Królestwa Polskiego. Jedyny jej związek, przynajmniej według zapisów konstytucji, jej związek z Rosją, to była tak zwana unia personalna. Co to znaczy? Unia personalna polega na tym, że dwa państwa mają jednego władcę. I tak właśnie było w przypadku Królestwa Polskiego oraz Rosji. Rosja i Królestwo Polskie posiadały wspólnego władcę w osobie wówczas Aleksandra I, cara Rosji, który jednocześnie był królem Polski. W Konstytucji Królestwa Polskiego było również zapisane, że każdorazowo car Rosji będzie również królem Polski. Oprócz Królestwa Polskiego w ramach zaboru rosyjskiego mieliśmy tak zwane ziemie zabrane. Był to obszar dawniej należący do Rzeczypospolitej, który jednak nie został włączony do Królestwa Polskiego, a pozostał bezpośrednio w Cesarstwie Rosyjskim. W Rosji mówiono na te tereny, że to tak zwane gubernie zachodnie. W ich skład weszły przede wszystkim ziemie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli dzisiejsza Litwa, Białoruś czy Ukraina. W zasadzie Ukraina wschodnia. Oprócz ziem zaboru rosyjskiego mamy tutaj jeszcze ciekawą sytuację związaną z zaborem pruskim, gdzie również ziemie te zostały
taki ciekawy sposób podzielony. Z części utworzono tak zwane Wielkie Księstwo Poznańskie na terenie dzisiejszej Wielkopolski. Był to również obszar do pewnego stopnia autonomiczny, posiadający swoje władze autonomiczne, rodzaj parlamentu oraz części ziem bezpośrednio wcielonych do Królestwa Prus. Jeżeli chodzi o zabór austriacki, no to tutaj większość ziem po prostu została wcielona do Cesarstwa Austrii. Mamy tutaj jeszcze taki malutki kawałek ziemi, który, jak się dokładnie przyjrzycie, zobaczycie, że nazywa się Rzeczpospolitą Krakowską. Był to taki obszar obejmujący miasto Kraków oraz przyległe miejscowości, który był takim mini państewkiem niezależnym, formalnie pod zarządem, pod zwierzchnictwem wszystkich państw zaborczych, posiadających również swoje własne autonomiczne władze, który to istniał do roku 1846. Dlaczego do tego momentu, to opowiemy sobie w dalszej części. Zwróćcie uwagę, że wydaje się, przynajmniej na papierze, że sytuacja Polaków uległa znacznej poprawie w stosunku do tego, co miało miejsce tuż po rozbiorach, po ostatnim rozbiorze. Szczególnie ta konstytucja Królestwa Polskiego wyglądała niezwykle atrakcyjnie. Tylko że problem polegał na tym, że to, co było zapisane w konstytucji, to jedno, a to, jak wyglądała rzeczywistość, no to jest zupełnie inna sprawa. Bardzo szybko okazało się, że swobody te nie były przestrzegane. Konstytucja była łamana przez cara Rosji. W związku z tym dosyć szybko zaczęło rodzić się niezadowolenie z tej polityki carskiej. Co więcej, Polacy liczyli na to, że do Królestwa Polskiego zostaną przyłączone wspomniane przeze mnie ziemie zabrane. Car, który wstępnie deklarował, że tak się wydarzy, no ta decyzja została, nadal nie była przez niego podejmowana. Zbliżamy się powoli do powstania listopadowego, ale zanim sobie opowiemy o takim pierwszym wielkim zrywie narodowym wieku XIX, warto przyjrzeć się, jak wyglądało tło kulturowe tego okresu. Polski romantyzm, czy w ogóle romantyzm. W pierwszej połowie XIX wieku w Europie, w tym na ziemiach polskich, dominował taki prąd w sztuce, w kulturze, w literaturze, czy w ogóle w pewnym sposobie myślenia, nazywany romantyzmem. W przypadku sprawy polskiej i kwestii Polaków miało to o tyle duże znaczenie, że w ramach idei, które wpisywały się w romantyzm, mieliśmy tutaj również koncepcję walki narodowo-wyzwoleńczej, walki zbrojnej. I to właśnie te idee romantyczne w znacznej mierze przyczyniały się do tej chęci walki z bronią w ręku o odzyskanie niepodległości. Stąd też ten okres powstań narodowych pokrywa nam się z okresem romantyzmu polskiego. Zamkniemy sobie to powstaniem styczniowym, które właśnie nam idealnie odetnie w czasie romantyzm polski. Przejdziemy sobie wtedy do kolejnej epoki. Natomiast to w dalszej części. Spójrzmy jeszcze na chwilę na czołowych przedstawicieli polskiego romantyzmu. No, na pierwszy plan wysuwa się pierwszy wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz. Być może jest to dla Was pewne zaskoczenie, że kiedy mówię o tym, że Adam Mickiewicz jest przedstawicielem polskiego romantyzmu, zapewne słyszeliście, że był to białoruski poeta. Na Litwie z kolei się mówi, że był Litwinem, w Polsce mówimy, że był Polakiem. Jest to dość skomplikowana kwestia z punktu widzenia narodowego. To, co bym chciała Wam powiedzieć w tym temacie, to przede wszystkim to, że w wieku XIX, szczególnie w pierwszej połowie wieku XIX, zupełnie inaczej rozumiano pojęcie narodu niż obecnie posługujemy się tym pojęciem. Także paradoksalnie w
kontekście pierwszej połowy XIX wieku nie jest to, myślę, że spokojnie możemy mówić, że Mickiewicz był zarówno Białorusinem, Litwinem, jak i Polakiem. Dobrze. Także Adam Mickiewicz należy do kanonu polskich pisarzy, do kanonu przedstawicieli polskiego romantyzmu. Mówimy, że jest polskim wieszczem narodowym. Drugim przykładem przedstawiciela polskiego romantyzmu, też wieszcz narodowy, Juliusz Słowacki. Oraz trzecia postać, już może nie wieszcz narodowy, ale równie ważna dla polskiej kultury, szczególnie dla muzyki, to oczywiście Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin, który był wybitnym pianistą, ale przede wszystkim kompozytorem. Dobrze, przejdźmy zatem dalej. Powstanie listopadowe. Tak jak Wam już wcześniej wspomniałam, sytuacja Polaków po Kongresie Wiedeńskim, mimo tych wspaniałych zapowiedzi, jakie chociażby były w Konstytucji Królestwa Polskiego, które dawały szereg wolności mieszkańcom tego państwa, no bardzo szybko okazało się, że car Rosji, który był jednocześnie polskim królem, nie przestrzega tej konstytucji. Bardzo szybko wprowadzono cenzurę, pomimo tego, że Konstytucja Królestwa Polskiego gwarantowała chociażby wolność słowa. Car również nie przyłączył tych tak zwanych ziem zabranych do Królestwa Polskiego, co też było ważną kwestią dla Polaków. Trzecia sprawa, która szczególnie, powiedziałabym, denerwowała Polaków w Królestwie Polskim, to była postać Wielkiego Księcia Konstantego. Wielki Książę Konstanty był bratem cara Aleksandra I oraz późniejszego cara Mikołaja I. I w czasach, w tych pierwszych latach istnienia Królestwa Polskiego do Powstania Listopadowego również był zwierzchnikiem polskiej armii. No bo w tych pierwszych latach, w tym okresie od Kongresu Wiedeńskiego do Powstania Listopadowego Królestwo Polskie posiadało własną armię składającą się z Polaków. A na jej czele jej dowódcą był Wielki Książę Konstanty. I tenże Wielki Książę Konstanty nie cieszył się zbyt dobrą sławą wśród polskich żołnierzy. Słynął z tego, że był wyjątkowo brutalny, stosował kary cielesne za najmniejsze przewinienia, chociażby, nie wiem, źle przyszyty guzik do munduru. Uwielbiał przeprowadzać musztry, defilady, przeglądy wojsk. W ten sposób po prostu zamęczał tych żołnierzy polskich. W związku z tym oni go nie lubili, a myślę, że można spokojnie powiedzieć, że nienawidzili. Więc te różne czynniki złożyły się na to, że w listopadzie 1830 roku w wyniku tak zwanego spisku podchorążych, czyli właśnie w środowisku wojskowym, wybucha powstanie listopadowe, w związku z tym, że jest to koniec listopada, noc 29 na 30 listopada 1830 roku. Powstanie to na początku przebiegało w dosyć o tyle specyficzny sposób, że nie dochodziło jeszcze do regularnych walk pomiędzy armią polską a armią rosyjską. Prowadzono pewne pertraktacje między Warszawą a Moskwą, ale ostatecznie Parlament Królestwa Polskiego na początku roku 1831 po prostu ogłosił detronizację cara, wówczas już Mikołaja I. Detronizację, czyli po prostu stwierdzał, że odtąd Mikołaj I nie jest już królem Polski. I od tego momentu zaczynają się regularne walki, dochodzi początek wojny polsko-rosyjskiej. Polakom udaje się odnieść kilka sukcesów w walkach, między innymi w bitwie pod Olszynką Grochowską. Niestety zwycięstwa te nie zostają w odpowiedni sposób wykorzystane przez dowódców powstania. Dyktatorzy, czyli właśnie dowódcy powstania, bardzo często się zmieniają i też nie podejmują
dynamicznych działań, ale zwlekają z decyzjami, co działa na korzyść armii rosyjskiej. W związku z tym ostatecznie we wrześniu 1931 roku Rosjanie, którzy zawiązali wówczas współpracę z Królestwem Prus, zajmują Warszawę, dostali się do niej od zachodu, także jakby przez Prusy, na terenie Prus przekroczyli Wisłę i zaatakowali Warszawę od zachodu. W ten sposób stolicę Królestwa Polskiego zajęli i doprowadzili do upadku Powstania Listopadowego. Dobrze, a teraz przyjrzyjmy się w takim razie, jak upadek Powstania Listopadowego wpłynął na sytuację Polaków. Noc Paskiewiczowska. Skąd w ogóle takie pojęcie? Po upadku Powstania Listopadowego Królestwo Polskie, czy w ogóle Polacy, zostali poddani różnego rodzaju represjom. Jednym z pierwszych ruchów Rosji wobec Królestwa Polskiego było zlikwidowanie części jej autonomii, zlikwidowanie konstytucji Królestwa Polskiego, wprowadzenie tak zwanego statutu organicznego. Natomiast nowym namiestnikiem Królestwa Polskiego został generał Iwan Paskiewicz. I od jego nazwiska właśnie pochodzi to pojęcie Nocy Paskiewiczowskiej, utożsamionej właśnie z okresem największych represji po Powstaniu Listopadowym. Myślę, że tego pojęcia noc nie muszę specjalnie tłumaczyć. Noc kojarzy nam się z tym okresem ciemnym, niepewnym, niebezpiecznym, tym trudnym, tak? Czyli stąd jest pojęcie Nocy Paskiewiczowskiej. Na co składały się te represje popowstaniowe? Przede wszystkim były to represje polityczne. Wiele osób zostało osadzonych w więzieniu, zesłanych na Sybir. Też w ramach represji nałożono na Polaków kontrybucję, czyli rodzaj odszkodowania wojennego. I też Polacy mieli ze swoich pieniędzy opłacić budowę warszawskiej cytadeli. Cytadela, czyli rodzaj koszar wojskowych, obiekt wojskowy, element twierdzy Warszawa, a jednocześnie więzienie polityczne. Miało to taki wymiar właśnie symboliczny, ponieważ miało jednocześnie stanowić rodzaj straszaka na warszawiaków, gdzie no właśnie w Warszawie przecież zaczęło się Powstanie Listopadowe. Na tej cytadeli umieszczone były armaty wycelowane w Warszawę. Stanowiły one taką groźbę, tak, że jeżeli tylko coś się tutaj wydarzy, to od razu Warszawa zostanie ostrzelana z tych armat umieszczonych na warszawskiej cytadeli. Także obok tych represji politycznych mieliśmy również represje finansowe, czyli konieczność zapłacenia tychże kontrybucji wojennych. Także odbierano w ramach kar, w ramach represji majątki, na przykład czyjąś ziemię, czy chociażby, nie wiem, dworek, jakieś dobra ziemskie. I część polskiego środowiska, które chciała uniknąć represji, a jednocześnie uważała, że no na ziemiach polskich ciężko będzie dalej w jakiś sposób walczyć o odzyskanie niepodległości, udała się na emigrację. I jednym z najbardziej popularnych kierunków emigracji była Francja, a konkretnie Paryż. W Paryżu powstał dosyć duży ośrodek Polaków na emigracji. Z tego okresu też pochodzi pojęcie tak zwanej wielkiej emigracji. Z tym, że ta wielka emigracja, nie chodziło tutaj o liczbę, ale o to, jakie osoby znajdowały się na tej emigracji. Ten przymiotnik wielka oznaczał, że były to osoby należące do elity, do polskiej elity politycznej, intelektualnej, również artystycznej. Wśród nich znaleźli się wspomniany wcześniej Juliusz Słowacki, Mickiewicz, Chopin, ale również elita polityczna, chociażby książę Adam Jerzy Czartoryski, przywódca takiego jednego z najsilniejszych stronnictw politycznych na emigracji, tak zwanego Hotel Lambert. Spójrzmy zatem, co działo się w kolejnych latach na ziemiach polskich, ale również w Europie. Pod koniec lat 40. przez Europę przewinęła się fala rewolucji, w tym rewolucji o takim charakterze właśnie narodowo-wyzwoleńczym. Nie tylko Polacy walczyli o odzyskanie, uzyskanie niepodległości, ale również narody takie jak Węgrzy, jak Włosi,
również Niemcy, którzy z kolei dążyli do zjednoczenia. Wydarzenie to nazywamy w historii Wiosną Ludów. Jak się pewnie domyślacie, Polacy postanowili okres tych rewolucji również wykorzystać z jednej strony do walki na ziemiach polskich o odzyskanie niepodległości, ale również w ramach takiego popularnego hasła za wolność naszą i waszą wspierać inne narody, które dążyły do uzyskania niepodległości. Taką zapowiedzią rewolucji, powstań na ziemiach polskich w tym okresie było powstanie krakowskie z 1846 roku. No niestety zostało one stłumione. Też władze austriackie wykorzystały do jego tłumienia ludność wiejską, chłopów i w zasadzie to rękami chłopów władze austriackie stłumiły powstanie na ziemi krakowskiej. Po upadku tego powstania Rzeczpospolita Krakowska przestała istnieć. Kraków został włączony bezpośrednio do Cesarstwa Austrii. W trakcie już samej Wiosny Ludów na ziemiach polskich wybucha powstanie wielkopolskie, czyli na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. No niestety ono również nie zakończyło się sukcesem, ale niemniej jednak możemy odnotować tutaj możemy odnotować jakieś wystąpienie o charakterze narodowo-wyzwoleńczym. No, na terenie samego Królestwa Polskiego takiej rewolucji nie było, bo wówczas tam jeszcze trwała ta wspomniana wcześniej noc paskiewiczowska i raczej warunków do wzniesienia powstania nie było. Natomiast zgodnie z hasłem za wolność naszą i waszą, Polacy brali udział w rewolucjach poza granicami dawnej Polski, chociażby Adam Mickiewicz we Włoszech, tworząc tam legiony, tak zwane Legiony Mickiewicza, oraz generał Józef Bem, który jest bohaterem narodowym w Polsce, ale również na Węgrzech, bo tam w okresie Wiosny Ludów, w trakcie rewolucji węgierskiej, wspierał Węgrów w walce o odzyskanie niepodległości. Powoli zbliżamy się już do połowy wieku XIX, wkraczamy w drugą połowę wieku XIX, a w środowisku polskim, wśród Polaków na ziemiach polskich, nadal trwa ten okres romantyzmu. Nadal w umysłach Polaków funkcjonuje pomysł zbrojnego powstania przeciwko zaborcom. W latach 60. wieku XIX te nastroje powstańcze stopniowo wzrastają. W połowie kilka lat wcześniej tron rosyjski, na ten tron wstąpił kolejny car, Aleksander II, który był dużo bardziej liberalnym władcą niż jego poprzednik Mikołaj I. Stąd Polacy spodziewali się może złagodzenia polityki carskiej wobec Polaków, jakiejś nadziei na zwiększenie swojej autonomii. No niestety bardzo szybko Aleksander II rozwiał ich nadzieje, mówiąc, panowie żadnych marzeń. Jednocześnie na początku lat 60. pewną taką tradycją wręcz narodową stały się różnego rodzaju manifestacje patriotyczne. Początek temu dał pogrzeb generałowej Sowińskiej, wdowy po generale Józefie Sowińskim. Sowiński był bohaterem powstania listopadowego i ten pogrzeb przerodził się właśnie w taką manifestację polityczną. Następnie w kolejnych latach takich manifestacji politycznych pojawiało się patriotycznych coraz więcej. Władze carskie reagowały na nie bardzo z dużym niepokojem i rodzajem agresji. Były one często rozpędzane przez wojsko rosyjskie. Stąd na początku lat 60. rodzi się koncepcja kolejnego powstania zbrojnego i takim impulsem bezpośrednim do wzniesienia powstania była tak zwana branka, czyli przymusowy pobór do wojska rosyjskiego. Polacy, którzy działali w konspiracji, obawiali się, że po tym przymusowym wcieleniu młodych mężczyzn Polaków do armii carskiej w zasadzie nie będzie już kto miał walczyć w tym powstaniu. Stąd wzniecono powstanie w styczniu 1863 roku. Co może się wydawać dziwne, no dlaczego w styczniu? To jest najgorszy moment, żeby walczyć. No właśnie ze względu na tę brankę. Trzeba było szybko reagować. Powstanie styczniowe tym różniło się od powstania listopadowego, że w powstaniu styczniowym dominowała walka partyzancka. Polacy nie posiadali regularnego wojska, w przeciwieństwie do okresu powstania listopadowego, kiedy jeszcze Wojsko Polskie istniało. Stąd mamy walkę partyzancką.
Powstanie to objął przede wszystkim ziemię Królestwa Polskiego, ziemię zaboru rosyjskiego. No i niestety zostało ostatecznie stłumione. Ostatni dyktator, czyli dowódca powstania, Romuald Traugut, został schwytany przez władze carskie, osądzony, a następnie wykonano na nim karę śmierci na stokach warszawskiej Cytadeli, dokładnie tej, która została wybudowana jako rodzaj represji po powstaniu listopadowym. I wydarzenie to w zasadzie zakończyło nam okres polskiego romantyzmu, okres polskich powstań narodowych. Druga połowa wieku XIX, tak mniej więcej, jest to okres tak zwanego pozytywizmu. Po upadku powstania styczniowego przedstawiciele polskiego społeczeństwa, szczególnie elity tej intelektualnej, politycznej, doszli do wniosku, że walka zbrojna, przynajmniej w tych warunkach i w tym momencie, nie przynosi żadnego skutku, a wręcz pogarsza sytuację Polaków. W związku z tym postanowiono zmienić troszkę taktykę i ten sposób walki o sprawę polską. W erze pozytywizmu szczególnie ważne były hasła tzw. pracy organicznej oraz pracy u podstaw. Związane one były z pewnym nastawieniem na rozwój gospodarczy, na rozwój badań naukowych oraz edukację. Tutaj szczególnie chodziło o podniesienie poziomu edukacji wśród tej ludności najuboższej i jednocześnie najmniej świadomej narodowo, to znaczy ludności chłopskiej, tak? Praca u podstaw. Dbamy o ich edukację, a jednocześnie chodziło o podniesienie ich poziomu życia, podniesienie ich dobrobytu. Natomiast koncepcja pracy organicznej wzięła się z pewnej analogii do nauk przyrodniczych, gdzie społeczeństwo wyobrażano sobie jako właśnie taki jeden wielki organizm biologiczny, gdzie aby taki organizm mógł prawidłowo funkcjonować, wszystkie jego organy, wszystkie jego części muszą funkcjonować dobrze. W okresie tym niezwykle dynamicznie rozwijała się polska literatura. Tutaj takim dominującym gatunkiem literackim była powieść historyczna. Jednym z najbardziej chyba znanych przedstawicieli polskiej powieści historycznej drugiej połowy XIX wieku był Henryk Sienkiewicz. Najczęściej kojarzymy go z tych powieści, które tworzył Ku pokrzepieniu serc. O co tutaj chodzi? Skoro nie możemy walczyć zbrojnie, skoro musimy przeczekać ten czas, nie był to dobry moment na walkę zbrojną i odzyskanie niepodległości, to zadaniem artystów było podtrzymanie tej nadziei, podtrzymanie ducha polskości, też dbanie o to, żeby kultura polska nie przeminęła, też język polski. W związku z tym Sienkiewicz w swoich powieściach bardzo często nawiązywał do momentów w historii Polski, tych, gdzie Polska była u szczytu potęgi, bądź polskie wojsko odnosiło sukcesy. Jedną z tych najbardziej chyba znanych powieści są Krzyżacy, nawiązujące do czasów Władysława Jagiełły, wojny z Zakonem Krzyżackim, no i jednocześnie słynnej Bitwy Grunwaldzkiej, która została zwyciężona, wygrana przez stronę polsko-litewską. Warto się przyjrzeć też, jakie były możliwości, jaka była sytuacja Polaków w różnych zaborach. W zaborze rosyjskim oczywiście intensywnie przeprowadzano tak zwaną rusyfikację, czyli starano się zastępować kulturę polską kulturą rosyjską, przede wszystkim językiem rosyjskim. W języku rosyjskim również prowadzono na przykład lekcje w szkołach. Ale wydaje się, że jeszcze silniejszą akcję walki z kulturą polską przeprowadzano w zaborze pruskim, gdzie tam z kolei przeprowadzano dosyć brutalną germanizację, czyli w tym wypadku zastępowanie kultury polskiej kulturą niemiecką i językiem niemieckim.
Jak pewnie się domyślacie, Polacy nie chcieli się tak łatwo poddawać tejże germanizacji i walczyli z różnymi jej przejawami. I takim chyba najbardziej znamiennym wydarzeniem związanym z walką z germanizacją na terenie zaboru pruskiego był tak zwany proces dzieci z Wrześni. To już jest początek wieku XX. Dzieci te zbuntowały się nauczycielowi w szkole, który kazał im odmawiać modlitwy po niemiecku. I dzieci te odmówiły, chciały odmawiać modlitwę w języku polskim, za co zostały ukarane. I wydarzenie to zapoczątkowało właśnie te protesty dzieci we Wrześni. Też takim źródłem, które świadczy o tym, jak ta germanizacja, jaką powodowała wrogość Polaków wobec Niemców i wobec wszystkiego, co było związane z kulturą niemiecką, i też a jednocześnie podtrzymującym jakby ducha walki o polską kulturę, jest utwór Marii Konopnickiej Rota. I chyba jeden z najbardziej znanych fragmentów tejże Roty to właśnie nie będzie Niemiec pluł nam w twarz i dzieci nam germanił, czyli mamy to nawiązanie do tego forsowania języka niemieckiego, kultury niemieckiej i sprzeciwu Polaków wobec tejże germanizacji. Wróćmy na chwilę jeszcze do kultury polskiej. Powiedzieliśmy sobie, że popularnym gatunkiem literackim była powieść historyczna, i to nawiązywanie do historii Polski również znalazło swoje odniesienie w malarstwie. Jednym z najbardziej znanych polskich malarzy drugiej połowy XIX wieku, a jednocześnie przedstawiciel tego malarstwa historycznego, to Jan Matejko. Jak się przyjrzycie tym obrazom, nawiązują one do właśnie tych najbardziej najlepszych momentów w historii Polski czy Rzeczypospolitej. Bitwa pod Grunwaldem. W centralnej jego części znajduje się książę Witold. Natomiast tuż obok księcia Witolda widzimy wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena, który został pokonany, zginął w trakcie tej bitwy. Obraz Hołd Pruski, nawiązujący do czasów, kiedy to zdecydowanie Polska, Rzeczpospolita, była górą nad Prusami, nad Niemcami, kiedy to jakby Prusacy, Niemcy byli lennikami, byli pod panowaniem Polski. Natomiast z prawej strony możemy zobaczyć postać Stańczyka. Postać ta przewija się w wielu obrazach Matejki. Stańczyk miał być błaznem na dworze króla Zygmunta Starego i na obrazach Matejki zazwyczaj on przybiera taką pozę zadumy. Ma on przypominać widzowi o tym, że ostatecznie jednak w przypadku chociażby hołdu pruskiego, ostatecznie to właśnie później ci Prusacy, którzy w wieku XVI byli lennikami Polski, później doprowadzą do polskich rozbiorów. Z kolei ten Stańczyk tutaj z prawej strony to jest obraz nawiązujący również do czasów Zygmunta Starego, a konkretnie do utraty Smoleńska. No i właśnie na wieść o utracie Smoleńska właśnie ten błazen tutaj popada w taką zadumę. Powiedzieliśmy, że sytuacja kultury polskiej Polaków na terenie zaboru rosyjskiego, jak i pruskiego była dosyć trudna. W zaborze rosyjskim przeprowadzono rusyfikację, w zaborze pruskim germanizację. Nieco inaczej wyglądało to w zaborze austriackim. W przeciwieństwie do zaboru rosyjskiego, pruskiego, tam w zaborze austriackim kultura polska kwitła, rozwijała się. Było to możliwe dzięki pewnym przemianom politycznym dotyczącym monarchii austriackiej, później austro-węgierskiej, która dawała temu obszarowi zaboru austriackiego szeroką autonomię. Nazywamy to autonomią galicyjską, ponieważ te tereny dzisiejszej Małopolski, Podkarpacia, też Ukrainy Zachodniej, historycznie jest to tak zwane Królestwo Galicji i
Lodomeli. Na czym polegała ta autonomia galicyjska? Jak to wyglądało w praktyce, że można tam było swobodnie rozwijać polską kulturę, a także z czasem i myśl polityczną? Przede wszystkim władze Galicja posiadała swoje własne władze autonomiczne, swój własny parlament, tak zwany Sejm Krajowy. Możemy tutaj zobaczyć z lewej strony siedzibę tego Sejmu, która znajdowała się we Lwowie. Bardzo ważnym elementem też krzewienia kultury polskiej, dbania o kulturę polską, był fakt, że całe szkolnictwo na terenie Galicji było polskie. Powstała tak zwana Rada Szkolna Krajowa i to ona się zajmowała szkolnictwem na terenie Galicji. W związku z tym swobodnie w szkołach można było mówić po polsku, uczyć się polskiej historii i rozwijać jakby to dalej. Oprócz tego rozwijała się polska nauka, powstawało szereg różnych organizacji naukowych. Jedną z najbardziej rozwijał się Uniwersytet Jagielloński, ale powstała również tak zwana Akademia Umiejętności, później przemianowana na Polską Akademię Umiejętności, czyli też taka instytucja naukowa. Hasło Galicja, Polski Piemont. O co tutaj chodzi? Troszkę już uprzedzimy fakty, bo powoli się zbliżamy do wybuchu I wojny światowej i odzyskania niepodległości. Myślę, że nie będzie to dla Was zaskoczeniem, że dzięki autonomii galicyjskiej, to właśnie na tych terenach najswobodniej mogła się rozwijać polska myśl polityczna, z czasem organizacje nie tylko polityczne, ale i wojskowe. I to z tych terenów jakby wyjdzie taki impuls do odzyskania niepodległości. Skąd się nam bierze w ogóle to hasło Polski Piemont? Piemont był to tak zwane Królestwo Sardynii, znajdujące się na terenie Italii, we Włoszech, z Piemontu właśnie wyszedł impuls do zjednoczenia Włoch. I pod przewodnictwem Piemontu, Królestwa Sardynii, zjednoczono Włochy, czyli powstało państwo, niepodległe państwo włoskie, Królestwo Włoch w połowie wieku XIX. Więc historycy doszukują się tutaj pewnych analogii, że tak jak z Piemontu wyszedł impuls do zjednoczenia Włoch, do powstania państwa włoskiego, tak w przypadku polskim to z Galicji wyszedł impuls do zjednoczenia ziem polskich i do odzyskania niepodległości. Zmierzając już do końca naszej opowieści, szybko zobaczmy, jak wyglądała sytuacja Polaków w przededniu odzyskania niepodległości, a konkretnie przed wybuchem I wojny światowej. Tak jak sobie powiedzieliśmy, najbardziej korzystnym miejscem do rozwoju polskiej myśli politycznej była Galicja, ponieważ tam była szeroka autonomia i swobody polityczne, a wraz z tymi organizacjami politycznymi zaczęły powstawać organizacje o charakterze militarnym. I jednym z najbardziej chyba znanych organizacji tego typu był Związek Strzelecki. Na fotografii możecie zobaczyć ćwiczenia Związku Strzeleckiego z roku 1913, czyli w zasadzie tuż przed wybuchem I wojny światowej, a na czele tego pochodu idzie nie kto inny jak Józef Piłsudski. I właśnie na bazie tego Związku Strzeleckiego, z szeregów Związku Strzeleckiego rekrutować się będą żołnierze Legionów Polskich walczących w trakcie I wojny światowej. Ale o tym opowiemy już sobie na kolejnej lekcji. Dziękuję i do zobaczenia.